Czym jest trójwymiarowa sztuka uliczna? Iluzja optyczna wykorzystująca zasady perspektywy. Rozstępująca się ziemia, asfalt zmieniający się w wodospad, gigantyczne owady siadające na głowach przechodniów. Coś niesamowitego. Warunek jest tylko jeden. Trzeba stanąć w odpowiednim miejscu. Cześć, z tej strony Magdalena Gawęcka i w dzisiejszym odcinku przedstawię Wam piątkę moim zdaniem najbardziej kreatywnych artystów ulicznych tworzących iluzję 3D. Ludzi, którzy osiągnęli perfekcję w tworzeniu złudzenia głębi na całkowicie płaskiej powierzchni. Kim są i czym zachwycili świat? Zobaczcie sami. Numer 5. Sergio Audiff. Artysta najprawdopodobniej był jednym z tych dzieciaków, które bezustannie bazgrały na każdej kartce w swoich szkolnych zeszytach. Papier szybko przestał mu wystarczać. Pierwszą puszkę ze sprayem dzierżył w dłoniach już jako 10-latek, a jako 21-latek namalował swoje pierwsze wielkoformatowe murale. Podobno nigdy nie wziął żadnej lekcji rysunku ani malarstwa. W trakcie pracy nad swoim stylem zainteresował się perspektywą i cieniowaniem. Zaczął eksperymentować, aż uzyskał technikę, która z niezwykłym realizmem imituje trójwymiarowość. W 2005 roku Sergio zdobył międzynarodowe uznanie za swoją anamorficzną serię, która wyglądała jak wyjęta z filmu science fiction. Głównie składała się ona z gigantycznych pająków, które zdawały się zstępować ze ścian na bezradnych przechodniów. Numer 4. Leon Kier. Prace Holendra zaskakują przechodniów na całym świecie. Kier lubi bawić się z widzem, a wiele jego prac zwraca uwagę na potrzebę dbałości o środowisko. Na Malta Street Art Festival w 2018 roku artysta stworzył scenę, która przedstawia gumowate niedźwiedzie zbierające się wokoło swojego zmarłego zielonego przyjaciela. Pod numerem 3 kryje się Edgar Miller. Żaden magik, a jednak czaruje. Tworzy iluzje tak realne, że zapierają dech w piersiach. Jego prace są wyjątkowe, ale nie zobaczymy ich w muzeach. Jego płótnem jest ulica, chodnik czy asfalt. Na początku swojej street artowej przygody tworzył na oczach przechodniów kopie znanych mistrzów, dzieląc się z ludźmi swoją pasją do sztuki klasyków. Przez lata podróżował po całym świecie, tworząc malowidła dla ludzi, dla każdego. Wypracował swój indywidualny styl. Jego prace czasem zachwycają, a czasem przerażają, ale nikt nie jest w stanie przejść obok nich obojętnie. Numer 2. Julian Beaver. Artysta swój trójwymiarowy świat maluje zwykłą kredą. Jego dzieła prezentowane były w 28 krajach, m.in. w Wielkiej Brytanii, Austrii, Francji, Hiszpanii, Niemczech i USA. Często jest zatrudniany przez wielkie koncerny do malowania zadziwiających chodnikowych reklam. Julian Beaver znany jest również jako chodnikowy Picasso. Artyście bardzo pochlebia to porównanie, tym bardziej, że Picasso również eksperymentował z techniką 3D, gdy zaczynał swoją przygodę z kubizmem. Miejsce pierwsze. Kurt Wenner. Artysta pracujący jako ilustrator dla NASA, szybko jednak stwierdził, że chce robić coś innego. Od zawsze interesował się klasyczną sztuką i studiował dzieła wielkich mistrzów. Postanowił wyjechać do Włoch, zaczął malować na chodnikach Rzymu. Jego talent dostrzeżono już na początku lat 80. Zdobył mnóstwo nagród na wielu konkursach plastycznych. Jednym z jego pierwszych wielkich malowideł był Sąd Ostateczny, namalowany na placu przed kościołem we włoskim mieście Mantua. Dzieło było dedykowane papieżowi Janowi Pawłowi II, który podpisał się na pracę. Do tworzenia swoich chodnikowych dzieł artysta używał głównie pasteli. Kochani, dzięki za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie motywującą łapkę w górę i koniecznie komentarz. Napiszcie, czy widzieliście kiedyś taką grafikę 3D na żywo i jakich artystów Wy lubicie, o których mogłabym nagrać kolejny odcinek. Subskrybujcie kanał i pamiętajcie, kolejny odcinek już za tydzień.